przed rozpoczęciem działalności w 2019 roku moje doświadczenia zawodowe już kręciły się wokół gastronomii i uznałem, że zdecydowanie lepiej czuję się w roli osoby prowadzącej działalność gospodarczą. To, co jest dla mnie ważne, to wolność. Wolność w decydowaniu o tym, co robię, jak robię, z kim robię i tak naprawdę brak jakichkolwiek ograniczeń. W listopadzie 2019 roku otworzyłem firmę ProGastro. Zajmuję się sprzedażą urządzeń do gastronomii. Zaopatrujemy hotele, restauracje, firmy cateringowe i wszelkiego rodzaju inne miejsca, w których przygotowuje się posiłki w niezbędne do tego urządzenia. Tak naprawdę nasza oferta jest kompleksowa, gdyż jesteśmy z naszymi klientami już na etapie przygotowania projektu technologicznego, kiedy jeszcze kuchnia nawet nie istnieje, a następnie kompleksowo ją wyposażamy we wszystkie urządzenia, piece, zmywalnie, chłodnictwo, ale też bardzo szeroki asortyment, jeżeli chodzi o zastawę stołową, sztućce, talerze. Kompleksowe wyposażenie barów, projektujemy, wyposażamy bary. Dzisiaj do gastronomii lgną ludzie, którzy nie mają o niej pojęcia. Mają po prostu pieniądze, obejrzą dwa odcinki Kuchennych Rewolucji i oni otwierają restaurację. Więc to jest naprawdę bardzo ciężki biznes, żeby to się kręciło i było udanym przedsięwzięciem. Dlatego też dużą część naszej pracy stanowią konsultacje z inwestorem po to, żeby pomóc mu też uniknąć błędów. Często siadamy i robimy dosłownie biznesplan. Dzisiaj nie liczy się tylko dobre jedzenie, ale liczy się cała przestrzeń, w której jakby lokal się znajduje. Design, jakość sztućca, talerza, klimatu, zapachu, wszystko dzisiaj robi robotę. Trudnością tak naprawdę jest zaczynanie od zera, chodzi mi o też zaznaczenie swojej obecności na rynku. W moim mieście, w Łodzi, w którym działam, jest kilku dystrybutorów firm mojego pokroju, które działają od lat. Rynek jest do nich przyzwyczajony i mają już te relacje biznesowe wypracowane. Dlatego moim takim największym wyzwaniem było szybkie budowanie rozpoznawalności na lokalnym rynku. Stąd jakby też tutaj bardzo po drodze był mi temat BNI i przystąpienia właśnie do grupy lokalnych przedsiębiorców, dzięki którym mógłbym te relacje zdecydowanie przyspieszyć, szybciej je rozbudowywać i dzięki temu właśnie zacząć skutecznie prowadzić swój biznes. Bardzo szybko udało mi się pozyskać zlecenie na około 500 000 rekomendacji na inwestycje dużego hotelu, który obecnie buduje się w Łodzi. Przystępując do BNI, w moim założeniu strategii na działanie była obsługa lokalnego rynku. Hotele, restauracje, które mam na terenie województwa łódzkiego. Po roku w BNI też nastąpiło już przewartościowanie i moje plany są dużo bardziej ambitne. Mamy w każdym mieście w Polsce firmy budowlane, producentów mebli, architektów, dekoratorów wnętrz, firmy od pościeli, ręczników, usług marketingowych, drukarni itd. Więc to stwarza naprawdę olbrzymią i bardzo atrakcyjną pulę biznesu, który możemy robić. Więc jakby moje założenie to działalność ogólnopolska z bardzo dużym wsparciem usług towarzyszących z wykorzystaniem potencjału, który niosą członkowie BNI. Ja nawet na potrzeby własnego biznesu w minionym roku remontowałem całe swoje biuro, pomieszczenia biurowe, więc to też jest wielki komfort posiadania w telefonie partnerów, którzy mogą mnie w tym wspierać. I tutaj członkowie mojej grupy wykonali kapitalną pracę, jeżeli chodzi o budowlankę, o kanalizację, o docieplenia, o systemy alarmowe, o tematy związane z brandingiem, z reklamą moich przestrzeni biurowych. Więc jakby sam nawet komfort takiego codziennego funkcjonowania każdego z nas jako przedsiębiorcy jest dużo łatwiejszy. Przede wszystkim w tej chwili wykorzystuję narzędzia, które mamy dostępne, Zoom, który pozwala nam praktycznie online być w tej chwili w dowolnym miejscu w Polsce, nawet na świecie, jeżeli masz takie zapotrzebowanie. Po każdym takim spotkaniu online mam wynotowaną listę osób, z którymi uważam, że warto się spotkać i porozmawiać o wspólnym biznesie. Następnie umawiam się z nimi, jadę i rozmawiamy. Spotykamy się, siedzimy godzinę, dwie przy kawie, rozmawiamy o swoich biznesach i szukamy tych właśnie wspólnych przestrzeni, w których możemy razem coś zrobić. Myślę, że najciekawszą takim zdarzeniem w moim życiu zawodowym ostatniego czasu jest ciężka sytuacja, która dotknęła gastronomię w związku z pandemią, gdyż jakby rynek się odciął, więc jakby należało szukać nowych rozwiązań. I tutaj również bardzo dobrze sprawdziło się BNI i właśnie ludzie, którzy gdzieś tam mnie otoczyli, gdyż skupiłem swoją uwagę na produktach związanych z zabezpieczeniem covidowym. Pierwsze drobne rzeczy, drobne wsparcie, które uzyskałem w BNI, pierwsze rekomendacje na śmieszne jakieś ilości maseczek czy innych produktów spowodowały, że w ogóle tym tematem się zainteresowałem.
Ta mała kulka śnieżna nagle zaczęła się bardzo dynamicznie kręcić i nabierać wręcz spektakularnego rozmiaru. Doszło do tego stopnia, że dzisiaj moja firma, abstrahując od gastronomii, jest dostawcą dla jednej z największych sieci handlowych w Polsce tego typu produktów. Mała rzecz, która gdzieś tam właśnie zaczęła się w B&I i dzięki niemu się narodziła, spowodowała rekomendację za 4,5 miliona złotych. To jest coś po prostu fantastycznego i myślę, że w innym otoczeniu, w innych realiach w ogóle by to nie miało racji bytu.